Cześć, ja jestem PG Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Dying by Last Stay Human. No i jestem na miejscu, pokażę wam tylko dziennik, zadanie związane z fabułą oczywiście i mamy zanieść rozkazy na posterunek SP. Jestem w sumie na miejscu. I można by tam... Mam nadzieję, że nie muszę się tutaj ukrywać. Porucznik Rowe? Mam rozkazy od dowódcy. Jaki Rowe? Rowe ruszył z chłopakami do New Dawn Park. Jestem porucznik Grady. Świetnie. No to szukamy dalej. O czym ty mówisz? Pokaż te rozkazy, synu. Miałem je przekazać Rowe'owi. A ja jestem Rowe, kiedy go nie ma. Na tym polega hierarchia. Dawaj. Co do cholery? Czy dowódca mówił, dlaczego cofa nas do centrum? Niespecjalnie spieszył się z wyjaśnieniami. Jestem tylko posłańcem. Dobra, chłopcy, pakujemy się. Góra kazała nam się wycofać. Wracamy do bazy. Jeszcze niby co? Mamy opuścić posterunek? Nie wymądrzaj się. Tu się nie schowasz za spódniczką Meyer. To opuszczacie nas? A co z nami? Będziemy bezbronni. Dajcie ludziom broń i spadamy. Na waszym miejscu dałbym im dużo broni. Do rybiego oka renegaci wysłali całą bandę. Jeszcze jakieś świetne pomysły, cywilu? Tylko pytanie. Gdzie znajdę Rowe'a? W New Dawn Park, już mówiłem. Ale nie wiem, czy dotarli. Weź to do niego i przekaż, że działam. Lepiej ty niż ja, kolego. Rowe dostanie szału, kiedy to przeczyta. A ja mam ratować ludzi, a nie dać się zabić. Dzięki za ostrzeżenie. Duki. Nie mamy szans. Przykro mi, cywilu, ale rozkaz to rozkaz. No cóż. Nie możecie nas zostawić. Może kapustkę? Jak przyjdą renegaci, wymordują nas w jeden dzień. Spokojnie. A może pomidorka? Jak one się tutaj prezentują? Wszyscy młodzi dołączyli już do SP. No dobra, zobaczmy na mapce, gdzie to w ogóle jest. Mamy taki odcinek do pokonania, tak? Tutaj mamy pracownię artystyczną. Harper, były nocny biegacz. Wypadałoby też, kurczę, zajrzeć do niego. No nic, lecimy na razie tutaj. A jeśli nie pójdę, uderzysz bez mnie. Jebane macoły. Dają rozkaz do dupy. Jak się stąd wydostać? Lawan, idę do New Dawn Park. Podobno Rowe tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych biegaczy. Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. Rzeźnik, powiedz mi coś o nim. Pułkownik jest przywódcą renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody. Porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Waltza? Mniej więcej. Opowieść o bohaterach dla nas. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Nie. Pamiętam tylko szpital, ból i pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z Miu. Dlatego jej szukasz. Tylko ona ci została z bliskich.
Skupmy się na robocie, okej? Okej, twardzielu. Kto pierwszy, ten lepszy. Co się stało? Jestem nędzarzem, wpędzonym w biedę przez własną rodzinę. Rodzinę? W istocie, to moi krewni doprowadzili mnie do tego straszliwego stanu. Mój własny ród. Jak mogą być tak nierozsądni, omamieni przez fantazmaty? Biada im, biada. Zamierzasz powiedzieć mi, o co chodzi? Mój tatuś, mój drogi tatuś, opuścił ten padł łez w zeszłym miesiącu. A jego rodzeństwo? Moi obmierzli stryjowi ciotki, pluje na nich, oszaleli z żalu. Weszli na mroczny szlak i znaleźli zarażonego, posiadającego moc wskrzeszania umarłych. Od tego czasu składają tej istocie ofiary z kosztowności, zaklinając ją, by przywróciła tatusia do życia. A co to ma wspólnego z twoją biedą? Do składania ofiar używają kosztowności po tatusiu. Kiedy próbowałem ich powstrzymać, wyrzucili mnie z domu. Nic mi nie zostanie. Tylko wspomnienia po tatusiu i wielka pustka w sercu. Sam poszedłbym do tej kaplicy po jego rzeczy, ale jestem słabowitym człowiekiem. Ale się użalasz nad sobą. Wydajesz się krzepkim jegomościem. Może poszedłbyś tam i odzyskał dla mnie jego skarby. No, jeśli tyle to dla ciebie znaczy, mogę spróbować. O, masz serce lwa. Wynagrodzę ci to po stokroć. Składają ofiary wieczorami, więc musisz tam pójść nocą. Znajdziesz jego rzeczy w wiklinowych skrzyniach. Możesz tu zaczekać, aż słońce uda się na spoczynek. Będę czekał na ciebie w moim mieszkaniu w Lower Them Air, przy Garrison. Wejście jest obok starego hotelu przy kanale. Żegnaj. 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 Dobra, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Chciałem tylko zobaczyć, czego dotyczy to zadanie. O kurde. Aj kurde, będziecie teraz tutaj mnie gnębić? O skubany! O nie wiem, czy ja chcę tracić na was czas teraz. Jeszcze raz. Teraz tak. Moi drodzy, kurczę. A, już tutaj się... Już tutaj się... Pierdziela na górę. Jaką ja mogę... A, muszę sobie przypisać jeszcze broń. Jeszcze... Kurczę, co jest? No myślałem, że... I teraz tak. Co ja bym tutaj chciał? 32 obrażenia, 37. No to byśmy sobie tą wzięli. Dobra, byśmy sobie wzięli ten łuk, byśmy sobie wzięli jeszcze, tą broń, no i ewentualnie, a niech będzie ta. I teraz tak, wytwarzanie umiejętności. Umiejętności to nie. To ja tutaj mogę. Teraz tak.
37. Może tą sobie weźmy. No chodź. Ostry skubańcu. Skubany. Spadaj. No to tak to nie będziemy się bawić. A jednak mogę odzyskiwać strzały. No proszę. Dobra, co tu jeszcze? No nie. Trochę jest późno. Szukam porucznika Rowa. Widziałeś go? Kim jesteś? Po co chcesz to wiedzieć? Mam rozkazy od majora Mata. Przysłał mnie porucznik Grady. I już dobrze. Gdzie twój oddział i dowódca? Rozkładaliśmy obóz, kiedy zaatakowali nas renegaci. Row i reszta dorwali kilku. I ruszyli za tymi, którzy próbowali uciec. A co z tobą? Ja nie zdążyłem. I straciłem z nimi kontakt. Napadła mnie inna grupa. Co oni tu robią? Renegaci nie atakowali naszych pozycji w centrum. O, kurwa. Oż nie. Uważaj. Schowaj się. Schowaj się. Jasne, już spierdalamy. Prawda, panowie? Uciekł z Kubany. Aj, szkoda. Skubany. Jakieś jest... Kurde. Szybciej, 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 nie! Skubany! Ile ja apteczek tutaj zużyję na nich.
Dobra, załatwiony. A kolego? Nie trafiłem. Kurde, spadłem. O nie. Jeszcze gdzieś jakiś łucznik, kurczę. Do mnie. O nie. Jest załatwiony. Aż ty, kurde. Skąd oni do mnie ładują? Bo nie mam zielonego pojęcia. Tutaj jesteś. Strzały, ale łuku już, kurczę, nie mogę od niego zdobyć. No szkoda. Tam jeszcze się jakiś. No co ty? No i kurde, gdzie oni są? Hej, już jest bezpiecznie. Możesz wyjść. To... gdzie jest Row? Mieliśmy rozbić obóz tam, na dachu hotelu, przy skrzyżowaniu z New Walls Drive. Z tyłu budynku jest wyciągarka. Tak wjedziesz na górę. Jeśli nie udało im się wrócić, to właśnie tam ich znajdziesz. Dzięki. Spróbuj wrócić sam do bazy. I nie daj się znowu zapuszkować. No i co? I musimy się, kurczę, dostać aż tam. Tylko teraz tak. Coś tu jeszcze zostało? Cegła, nie. Lawan, namierzyłem Rowa. Namierzyłeś Rowa, ale kurczę... spotkanie tutaj jest jakieś. Ja muszę tam się dostać do tego budynku. Gratulacje. Jedna rzecz, zanim się z nim spotkasz. Ten facet to pierdolony furiat. Grady mnie ostrzegał. Jeśli wie coś o bazie danych Gere, może być kim mu się podoba. Odważny jesteś. Pogadamy, kiedy go spotkasz. Do zobaczenia. Czy ja tędy, kurczę, przejdę? No niby przejdę, ale... ale powiem wam, żebym tutaj przeskoczył. Ale nie, tutaj się nie dostanę, kurde. Jak wysoko? O! Tyle mnie widzieliście. O kurde. Yeah.
O ty! Ale jazda, załatwili mnie. Gdzie mnie gra teraz wyrzuci? Dobra, gdzie ja muszę? Dawaj, 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 dawaj. O! Jeszcze ktoś? Dobra, uwolnimy więźnia i spadaj. Teraz tak, czy czegoś wy tutaj pilnowaliście fajnego? Czy tutaj kompletnie nic nie ma? No nic tutaj nie ma dla mnie. Dobra, teraz jak tu się kurczę dostać? Jak tu się kurczę dostać na górę? O nie! O kurde, leci następny. Aż mu głowę odciąłem. Dobre. Ale wszystko, kurczę, zbieramy po drodze. Wszystko zbieramy, zbieramy co tylko można. Niedługo będę musiał wytwarzać, kurczę. No i to tyle. Hej, tutaj! Pomóż! Mało brakowało. Dzięki. Nie ma sprawy. Chciałbym, żeby mieszkańcy bazaru częściej z nami rozmawiali. Ten spór jest bez sensu. Dobra, 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 moi drodzy, przeszukajmy co nieco. Skubany. To twój koniec. No nie. Mogłem jeszcze spadochronu użyć, ale kurczę, zapomniałem.
O ty skubańcu. Brać tego dupka. Gdzie ty się, kurczę, podziałeś? Możesz mi naskoczyć. No skubany. Spróbuj tego uniknąć, dupko. No wreszcie. Nawet tego nie uruchomię. Bo to chyba jest włączone nawet. Pusto? Ale jazda. Ciekawe, czy mogę, kurczę... A nie, no już przecież go przeszukałem. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze nie, ale trafiłem na paru renegatów. Cholera, wytrzymaj. Jestem w drodze. Szybko, pomóż mi! Kopmy dupę tym renegatom! Dobra, ale gdzie oni są? Bo chciałbym bardzo chętnie to uczynić. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Czy to... Wstyd przyznać, ale kiedy... No tak, to chyba jest... to chyba jest... Nawet tam nie doskoczę. Jeżeli ta... A, jeszcze wyżej wchodzimy, okej. Przestań marnować nasz czas, dupku. Dobra, załatwieni. Sprawdźcie, co u chłopaków na dole. Tak jest, poruczniku. Renegaci na zewnątrz? Już są nieszkodliwi. Ty ich załatwiłeś? Coś ty za jeden? Aiden. Mam rozkazy od Jacka Mata. Orzesz w dupę. Zobaczmy, co przyniosły z krzaty Mikołaja. Wycofać się? Teraz? To kurwa jakiś żart? Wiesz, ilu ludzi straciłem, żeby zająć ten zasrany teren? Nie wiem, poruczniku, ale mam inne... 5 Najlepszych z najlepszych. Bartes zabiła więcej wirali niż nie jeden oddział. Sierra i Mały Ron walczyli przy mnie jeszcze przed upadkiem. Oddali życie za ten kawałek miasta. I teraz co? Mam się wycofać? Posłuchaj, jestem tylko posłańcem. Uspokój się i mów. Ja jestem niespokojny? Ha? Jestem oazą pierdolonego zen i chodzącą nirwaną. Niespokojny to będzie mąż Bartes, jak zostawię jej ciało na ziemi przejętej przez renegatów. Niespokojna będzie matka Sierry i Braska, jak się dowie, że jej chłopcy polegli tu na marne. Co ja im powiem? Że zginęli na próżno, bo Matt podpisał i wysłał mi jakiś papier? Odwalamy tu całą robotę. Matt nie może tak po prostu tego zmienić jednym pisemkiem. To jakaś kurwa jebana farsa! Muszę się dostać do bazy danych GRE. Podobno wiesz, gdzie można to zrobić. Wiem. Ale dlaczego miałbym ci to w tej sytuacji powiedzieć? Mam ważne, choć durne sprawy na głowie. Zejdź mi z oczu! No nie. Okej, panowie. Zbierzcie nieśmiertelniki po poległych.
Chujowa sprawa. Ale rozkaz to rozkaz. Row, czekaj! Lawan, też przyszłaś mnie wkurwić? Znasz mnie, Row. Aiden i ja szukamy tej bazy GRE razem. A ty nam wszystko powiesz. Wolisz to przeciągać? Czy załatwić to tu i teraz? Kurwa. Po co szukacie tej bazy? Przechowywano ją na serwerach w Centrum Dowodzenia Obserwatorium. Ale ono zostało zniszczone atakiem chemicznym. Naloty szły tam jeden za drugim, jak na sztab pieprzonego Wietkongu. Nic nie zostało. Rozumiecie? Nic. Jeśli chcecie, to sami sprawdźcie. Panowie, zbieramy się. Ale mamy tutaj, moi drodzy, sami zobaczcie, komin, wspomagacz odporności i inhibitor. No proszę. No i teraz weźmiemy sobie może tym razem zdrowie. Alright. Lawan? Co dalej? Dalej? Nie słyszałeś? Baza przepadła dawno temu. To tyle w kwestii tajemnicy naszego dzieciństwa. Ja wrócę do poszukiwań gnit z mojej listy. A ty? Możesz zakosztować życia w centrum. Może Row się myli. Może jednak coś tam jeszcze zostało. Rzeźnik zrzucił tam chemię. Zostały tam tylko toksyczne gruzy. Chcesz się poddać? Ty jesteś głuchy czy głupi? Te bomby wszystkich zabiły i wszystko tam zniszczyły. Pierdolona strata czasu. Frank miał rację. Jestem kurewsko naiwna. O co chodzi z renegatami? Dlaczego zaatakowali kantynę? Skąd mam wiedzieć? Williams to pierdolony świr. Rzeźnik i morderca. Wybił pół miasta atakiem chemicznym. A teraz każe swoim ludziom atakować cywili w centrum. Tuż po tym, jak Waltz włączył prąd. Waltz i ten psychol to kumple. Nie zdziwiłabym się, gdyby to wszystko wspólnie zaplanowali. Pójdę do tego obserwatorium. No to idziesz sam. Czyli rozstajemy się? Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Rzeźnik i chujki z mojej listy też niedługo się o tym przekonają. Wracam do poszukiwań. Ty też lepiej się stąd rusz. A, Aiden. Przykro mi, że nie znalazłeś siostry. Tak, dzięki. Zostaje ci Waltz. On pewnie wie, co się z nią stało. Jeśli go znajdę, dam ci znać. Powodzenia, gadzio. Trzymaj się, Lawan. Trzymaj się, Lawan, trzymaj. Do zobaczenia. All right. Dobra, pokażcie mi mapkę. Gdzie jest to obserwatorium? Kurde. Patrzcie tylko. No to dobra. Na razie to przejdę sobie tutaj. Spróbuję z tym biegaczem zagadać. Zobaczymy, co i jak. A tymczasem żegnam się z wami, zapraszając jednocześnie na kolejny materiał. Cześć!